Siemanko! Tak, tak, pamiętam o was. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. O, chciałem powiedzieć. Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie u nas na Grodzisku Owowidzu. Ja jestem Marek, będę waszym przewodnikiem. A to, co za mną się znajduje, bla, bla, bla. Taki mega wstępniaczek, który zawsze robię w pracy, jak mam zwiedzanie. Ale wracając do tego, co się dzieje tutaj na ekranie, widzicie pewnie grę, którą na 100% nie znacie. A jeżeli znacie, to domyślam się, kim jesteś, tak? Wiem, Yuri, to ty. Wracając, o co chodzi? Witam was w grze Card Hunter na moim kanale. Jesteśmy na kanale Raczkujmy z Nabim, tak? Pamiętajmy, że ja zmieniłem kanał gameplayowy, zrobiłem oddzielny, a na moim normalnym, Rymcarz Nabi, możecie oglądać, jak napierdalam się w zbroi, etc. Chciałem oddzielić to z dwóch prostych przyczyn. Bardzo dużo wrzucam filmików z gier, ale z racji tego, że straciłem partnera, a nie chce mi się o tym, nie chce mi się tego tłumaczyć, bo to już było dosyć dawno. Chodzi o to, że jak straci się partnera, nie ma możliwości zaplanowania filmiku, przez co musiałem za każdym razem być dostępny i mobilny, żeby móc cokolwiek wrzucić. Dlatego stworzyłem nowy kanał, na którym będę normalnie sobie wrzucał. Nie musi on mieć tam zarabiania, mnie to akurat w tej kwestii jebie. Po prostu ja wrzucam to for fun, bo lubię to robić. Ale okej, zacznijmy od tego. Co my tu mamy? Oh, here we are. That's right. Green Fang was about to kill you. Green Fang Challenge. Deep in the undying marshes are hidden three priceless artifacts. A sort of peerless sharpness. A maze blazed by Saint Tamrun. Herself. Dobra. Nieważne. Jeżeli znacie angielski, to bardzo fajnie, możecie sobie przeczytać. Jeżeli nie znacie, to właśnie będziemy napierdalać się z zielonym kłem. Innym słowem, ze smokiem. To jest taki wstępniaczek. A to jest nasz mistrz gry! Ha! Pozdrawiam ci, mistrzu gry! Pamiętaj, trzeba kupić pizzę. Pizza, żarcie w postaci pizzy, picie w postaci napojów, wylenie wyskokowych, bo granie z pijanymi graczami jest naprawdę chujowe. Pozwólcie, że tylko sobie zamknę drzwi. Okej. Okay. A więc tak. Beware Green Fang, acidic breath and use your new cards to avoid his armor cards. Innymi słowy, mamy się strzec zielonego kła, ponieważ ma toksyczny oddech. I mamy używać naszych nowych kart, by ominąć jego uzbrojenie, czy tam zmniejszyć jego pancerzenie. Okej. Okay. Continue. A więc tak. Co nam się pierwsze rzuca w oczy? Cały stół. Karty naszego przeciwnika, jego pole ruchu. O chuj. Czyli nasze postacie mamy w pierdol. Okej. Tutaj mamy karty właśnie naszego przeciwnika. Tu jest czat, jeżeli byśmy grali online. Jak widzimy, świat jest pełen, ludzie piszą, wszyscy są. Hello guys. Hello people. Hello people. Battlelog. Drawing card, wiadomo, czat też mi nie jest potrzebny, Battlelog sobie zostawię. To są punkty, które musimy zdobyć w różnych tych... Dobra, nieważne. Tutaj są nasze postaci. Mamy do dyspozycji Borgo. Dobrze czytam? Kurde, bo nie widzę. Borgo, Dwarf Warrior. Czyli mamy krasnoludzkiego wojownika na 35 życia. Mamy także Father Ordos. Czyli ludzkiego kapłana, który ma 25 życia. On będzie nas leczył, etc. Mamy także elfkę, czarodziejkę i Driss. I najważniejsze. Gra dzieli się na tury. If it's your turn to play. Moja tura, więc ja muszę jakoś zejść z pola tego głupiego smoka, żeby mnie przypadkiem nie zaatakował. Czyli najlepiej jakbym stanął gdzieś tutaj. Przynajmniej nią. Dasz. Dobrze. Fly. No to się poruszył. No i co teraz? Teraz jestem totalnie w dupie. Mój krasnolud ma szarże. Ale tego póki co nie chcę robić. Dobrze, jakby się tu przed nim uchronić? No najlepiej by było stanąć gdzieś.
Tu. Acid Breath. O, matko. Poszło. Najlepiej nie stawać w jakiejś linii. To jest najgłupsze, co możemy zrobić. Clinic Blast. Co to jest? Discard terrain attached in target sequence to health bonus. Coś tam. Spoko. Leczymy się. No i co za kurwiusz. Jebańcze swam fańcze. Dobra. On jest dostępny na nasze ataki. Co mu możemy zrobić? Co my tu mamy? 8 pól. 3 damage'a. Przebija pancerz. Bardzo fajnie. Jeps. Podlatuje. Podszedł do naszego krasnoludowca. Naszego krasia, kutasia. Który chętnie mu wyprzęgnie. Bardzo ładnie. Oczywiście. Co trzeba wyjaśnić? Mamy kilka różnych rodzajów kart. Przede wszystkim kartę pancerza, które dają nam pewnego rodzaju odporność na wszelkie ataki. Pod warunkiem, jeżeli mamy... No, sorry. Tą kartę mamy automatycznie. Nie musimy nic rzucać, żeby ją zdobyć. Jest rzadka. Tu mamy, czy ona jest rzadka, coś tam. To są niebieskie, to są karty ruchu. Szare to są karty zbroi. Białe to są karty boostu. Fioletowe to są rzadkie karty. Zazwyczaj to są jakieś umiejętności. Czerwone to są karty ataku. W tym momencie możemy najlepszego zrobić. Użyć karty ataku i piznąć smoka. Wow. On mi wyprzęgł. Dobra. Fajnie, że... Co to jest? Push. Aha. Spadła? Gary past. Okej. Po pierwsze, zejdźmy stąd. Ile masz życia? Dużo. Masz mało. Trzeba cię uleczyć. Bardzo dobrze. Mamy wyleczone hapeki. Inspirację możemy sobie zostawić na poprzednią turę. Następną. Czy mój krasnoludowiec może coś zrobić? Tak, może przesunąć się, co bardzo ułatwi nam życie. And... Dobra, ja już skończyłem turę. Dziękuję. Tura się zakończyła, więc teraz dostaniemy obrażenia, jeżeli stoimy w kwasie, co było naszym największym błędem. Okej. Okay. Time shuffle. Shift. Co? Można przesunąć o 4. A mogę tylko też... Dobrze, dobrze. Aha, mam... O! Zielone karty to są karty bloku i parowania. Co tu mamy? Draw a card. Discard that card unless... I coś tam, coś tam. W tym momencie... Nie wiem, co to może zrobić. Fajnie. Dało mi to dodatkowe karty. Które mogę wykorzystać w boju. Nie udało mu się sparować, udało mu się sparować, więc dostaję tylko część obrażeń. Nakurza z nas kwasem, spoko. Tego niestety nie mogę ominąć, więc muszę się z tym zmierzyć normalnie. No to atakujemy. No jest, udało się, zajebiście. Świetnie, 100% obrażeń. Łooo, prowadzi, jest! Zajebiście, bardzo dobrze, mój krasnoludzie. Krasnoludzie są zajebiste, pamiętacie, elfy stają pałkę. Strike. Dobra, nakurzamy. Chcemy go jak najszybciej zabić. Zdradzę wam tajemnicę. To nie jest główna walka. Innymi słowy, jak to skończymy, będzie koniec gry. Ahaha, żartowałem. Jak stąd skończymy, to będzie koniec tutorialu. Dobra, dobicie. Nie udało się. Świetnie. 100% obrażeń giniesz. Dziękuję. Woo! Wszystko. Victory. Onward. With a terrible roar, Greenfeck crashed onto the top temple floor. The Viridian Dragon long reign of terror is ended. Innymi słowy, zajmijmy gnojka, więc mamy trochę do nakurzenia. To było świetne. Gary! Co ty kurwa robisz? Ty jebany cfelu! Czy nie rozumiesz, że to jest kurwa mój challenge? Mój kurwa Greenfeck z moim party? Jeżeli chcesz grać w Card Huntera,
musisz zacząć od levelu pierwszego. Cioto! Melvin, no! No weź! No, Kevin, no weź. Zaraz dostaniesz w pierdol. No, o co chodzi? Innymi słowy, postaci, które mieliśmy, musimy oddać. No sorry, Nabi, mój brat to ostatni cwel i nie chce nam dawać grę swoimi postaciami. Musimy stworzyć nowe. Dobra, spoko. No, zobaczmy. Nasza historia zaczyna się w karczmie. Jakby, kurde, nie mogło być inaczej. Ork Head Tavern. Karczma orczej głowy. Dobrze. Nasza historia zaczyna się w karczmie, jak najbardziej standardowym RPG-u. Starszy człowiek przechodzi przez drzwi. Krew broczy z jego ran. Pomocy! Potwory atakują wioskę! Kto nas ocali? Huh. Human warrior. Elf warrior. Jak widzimy, tutaj się nie różni niczym prócz. Prócz walki. Recruit. Haldrek. A ja go nazwę Dun. Dun. Krach. Dun Krach. Dun. Dun Krach. Here's the call of adventure. Straight over from the bar. And pledge to help the old man. Oczywiście trochę się pomyliłem, nieważne. Innymi słowy, Dun usłyszał wołanie na przygodę, więc wstał za baru i idzie napierdalać się z potworami. It's time for your first adventure. To jest pora naszą pierwszą przygodę, więc zapierdzielamy. Exit. Aside from the mast and the dust, the tavern is uninhabited. Oczywiście, nic nie można nam tam zrobić. Świetnie. Aha, czy coś mam? 0 expa, 16 HP-ków. No dobra. Konan barbarzyńca. Right on omelet. Right na omelet, fajnie. Koboldy zaatakowały naszą spokojną wioskę omelet. Wyrzynają ludzi, plądrują wioski, gwałcą dzieci, okradają ZUS. To chyba im pozwolimy na to. Dobrze, regular adventure. Complete this for experience and bonus loot. Alright, nakurzamy. Tutaj mamy dodatkowe opcje przygody, fajnie. No dobra, to się zaczyna. The village omelet is peaceful. Existence in turn assumes by the dino of battle, a kobold's riding... Dobra, czyli to samo, co wiedzieliśmy do tej pory. Koboldy atakują naszą wiochę. Battle. Tylko nie wiem, czy ja czegoś przypadkiem nie spieprzyłem, bo mi się zawsze wydawało, że będzie tych... tych gnoju więcej, moich postaci, ale chyba nie. Oh, we! These kobold's riders are in a group that shares a single deck. Aha, czyli one mają jeden deck, ale dzielą się na dwóch. Co za debile. Dobra, ja sobie podejdę. Do tego, on do mnie nie dojdzie, więc będzie. When a group play a move card, they can all move at once. O kurde, czyli nie jest tak źle. Oni mają jedną kartę i oboje się ruszają. Gej! Jebs! Bludgeon. It's not just our boopers and dreams that ogres are going to crash. Innymi słowy, naparzamy jak ogry. Wup! Run. Aha, koleś musiał podejść. Dobrze, dobijamy gościa, bo nie ma sensu inaczej walczyć. Może uderzenie z pałki. O, my mamy armor, więc nam się udaje ograniczyć obrażenia o połowę. Monster in group turn grey after they have attacked and can act again until the next round. Aha, czyli postaci, które kończą swoją grę, robią już się szare i nie mogą nic zrobić, pas. On kończy i ja kończę. Zaczynamy następną rundę. Zobaczymy, co się teraz dzieje.
At the start of each round you always draw a bonus move card. Czyli na początku każdej tury dostajemy bonusową kartę ruchu. Because you choose a dwarf, you just get slow walk card as your default move. Czyli nasza podstawowa karta, jako że jesteśmy krasnoludem, to jest powolny marsz. Then you draw two more cards from your deck. Bierzemy dwie dodatkowe karty z mojego deku, czyli ataki. Czyli napierdalamy. Myk. Oddaję. My mamy armor. Jest świetnie. I ostatni. Krytyczny cios. Simple strike. Jeps. Fantasy Unicorn! Oh! Hey, Charlie. How are ya? Jeżeli wiecie, skąd jest Charlie the Unicorn, we go to the choo-choo shoo. To jesteście zajebiści. W ogóle zmieniłem styl trochę gry. Zaczynam bardziej wczuwać się w grę i bardziej reagować emocjami takimi pozytywnymi, niż opisywać stricte. Bo tutaj się dzieje to. A, dobra. Aftermatch. Village is saved and remind Cobus Raiders scamper off into the fields. The grateful villagers reward you handsomely. The task now remind to track those miscreants. O kurczę, słowo trudne. Back to their lair and put a stop to their attacks. Innymi słowy, wygnaliśmy głupich skurwysynów, trzeba za nimi teraz podążać. Wioska się cieszy, więc dostaniemy jakieś fanty. Collect loot. Yeah! Aha, open chest. Yay, barrel. Take all. Fajnie. Level 18, rare treasure. Shit. Fajnie, jakieś gówno. Head to the armory to Przepraszam. Change your loot for something useful. Świetnie. Oh yeah. O właśnie. Coś, o czym zapomniałem powiedzieć. Jak znajdziemy na naszą broń, ona daje nam dodatkowe karty. Mamy tutaj karty, które przedstawiają nam właśnie bludgeon w postaci dwóch kart i simple strike w postaci kart czterech. No oczywiście mamy dodatkowo swoje ataki, naturalne postaci, czyli weak strike, simple strike, bludgeon oraz poruszanie się w dwóch kartach, no i reliable hide, czyli zbroja skórzana. Co nam daje zbroja skórzana? Właśnie to są dzięki tym butom, kurde, śmieszne. Mamy buty, które dają nam skórzany pancerz, dzięki czym jak nas atakują i dostajemy na przykład w głowę, to nasze buty nas chronią i dostajemy mniej obrażeń. So much sense. No, posiadanie drugiej ręki daje nam dodatkowe umiejętności i tak dalej. Okej. Okay. Mamy to i... Okej. Okay. Set all amber. Okej, okay, świetnie. Sprzedaliśmy za 40 golda. The cards in your decks come from the items you have. Because you don't have a weapon in the slot, your deck only does bla bla bla. Świetnie. Czyli to jest to, co mówiłem. Mamy karty. I dzięki tym broniom mamy dodatkowe umiejętności. Na przykład możemy ciąć, bo możemy mieć słaby chop i słaby strike. Do mnie znowu ktoś coś napisał. Znowu coś do mnie piszą. Tylko nie wiem, gdzie jest telefon. Ha! Pod rachunkami? Pod tym rachunkiem. Pod telefonem. Messenger. Wybaczcie. O. Oh yeah, Damian. Okej. Okay. Zostałem zaproszony właśnie na turniej i pierwsze, co mnie zachęcili, to żeby ktoś wpadł i zgarnął kasę. Zajebista sprawa, lubię to. Info o kasie, okej. Okay. Podpytę chłopaków. Luzik. Wszystko w porządku. Okej. Okay. Mówię o Mars over slots, to coś tam. Okej. Okay. Czyli to, co mówiłem, że broń daje nam umiejętności, etc. Zaraz skończymy ten odcinek.
and you can right click or pass space bar to see the cards close up. Oh shit! Mogę przeczytać! Choose up two different targets for this attack. A, chopy są zajebiste, bo można zaatakować dwa obiekty jednocześnie. To jest kurwa świetne. Dobra. Zgarnęliśmy to. Moglibyśmy to sprzedać za 40 golda. Kurde, to mogłoby być 18 i to jest rzadkie i za 40 golda. Really? 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 Unusable treasure item. Control click to sell. Fajnie. Pikle. Zajebiście. Okay, it's time to get back to the trail of those kobolds. Dunkrach. Search the fields. W sumie zjebałem, bo powinien nazywać się Krach Dun. Dobra, idziemy w poszukiwaniu sukinsynów. Let's get started on the next module, the Cobalt Text, coś tam. Dobra, lecimy. Nakurzamy sukin kotów. To samo, podążamy za koboldami, tracą wszystko, co pozostawia po sobie, naparzamy. You push the kobolds into the treasure hills around omelet. Before long, you must stand on the... coś tam, coś tam, coś tam. Dobra, nieważne. Możecie sobie teraz przeczytać. Ja się z tym zaznajomiłem. Tak powierznie. No, nakurzamy. Musimy ich zginąć. Zabić, zanim będą spieprzeć. Oh, shit! Jeepers! This time you are out number 3-1. Not to worry, I have a few hints that will help you out. Sugestia, żebym stanął tutaj. Enemies have to halt when they move next to you. So move to the yellow square. Okay, miałem tu podejść. Fajnie. Przez to, że nasz mistrz gry nam trochę pomaga, nie pozwala jednemu podejść tutaj, bo ja bym oczywiście zrobił coś takiego, że tego przesunąłby tu, tego by przesunął tu, ten by został i wszyscy by nakurzali. I tak by już zostało. These shields clearing kobolds have block cards. Use your weakest attacks first to draw them out. Spoko. Świetnie. A co? Aha, jestem głupi. Dobra, tego możemy nakurzać. Wróć, nakurzamy tego. Myk. Okej. Myk. Dobra, jeden padł. Mogłem zabić go najpierw, by ten miał trochę dłuższy dystans do pokonania. Ja muszę zakończyć rundę. Next round. Zaczynają pewne koboldy. Tak. Dostałem w papę. Weak strike. Yeps. Run. Run, 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 done. Świetnie. Żeśmy przejechali obok. Chopy są zajebiste, bo biją po dwa targety, ale są bronie, które biją na przykład na dystansie dwóch kratek, albo przechodzą przez tą postać i przez tą postać. Więc jest bardzo fajnie. Kończymy rundę, bo nie będę się bez sensu ruszał. Nie jest mi to, kurczę, potrzebne. Tym bardziej, że zaraz i tak zginie. Jeb! When you see a new card, remember to right click on them and see coś tam info. Spoko. Potem jak pokonaliśmy, zdobywamy sobie właśnie loot. Jest! Level up! Dostajemy nowe umiejętności, fajnie. Level blick. Lol. Uza! Dunkrach! Level up and has more health. Świetnie. Also, unlock a new shield slot. Shields give you block and other defensive cards. Świetnie. Open chest! Znowu barrel. Kurde. Wow, a rare item! Coś tam kobold wyrzucił mi pałkę zniszczenia z gwoździem rozpierdolenia. Ho! To jest świetne. Wymienię to za ten miecz, bo tego miecza akurat nie lubię. Świetnie.
Patrzcie, co daje. Control over swing. Discard your oldest card when you play this. Czyli attack of the artifacts. Ok. Czyli będę musiał to użyć i stracić jedną kartę, żeby coś tam. No spoko. Nie jest to takie złe. Ale zadajemy za 10. Oh yeah. To będzie w pierdzie. Dobra. Także dziękuję wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z gry Card Hunter. Ja byłem Nabi, a wy byliście podczas pierwszego odcinka Ruszkujmy z Nabim z właśnie Card Huntera. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.